Rozmawiamy dzisiaj o kredytach hipotecznych. Marta, jesteś specjalistką w tej dziedzinie. Ludzie kupują mieszkania z rynku pierwotnego, z rynku wtórnego, budują domy. Czy z perspektywy całego wniosku kredytowego, całego tego procesu, ma to jakieś znaczenie? Tak naprawdę nie. Ponieważ przede wszystkim podstawą otrzymania kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa i wyliczanie jej jakby nie jest powiązane z nieruchomością, którą kupujemy. Jednak drugi etap, weryfikacja nieruchomości, jest już powiązany z tym i zależy od tego, jaką nieruchomość wybierzemy. Przede wszystkim pod kątem dokumentów do tej nieruchomości, ponieważ jeżeli kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego, no to ta ilość dokumentów jest niewielka. Jeżeli kupujemy nieruchomość z rynku pierwotnego, to już tak naprawdę dokumentów jest więcej. No a najwięcej dokumentów jest, jak budujemy dom, ponieważ tak naprawdę wszystkie formalne dokumenty, które są potrzebne do tego, żeby wybudować dom, musimy dostarczyć do wniosku kredytowego. Dla mnie ma to znaczenie, jaką nieruchomość klient wybiera, jeżeli wybiera nieruchomość z rynku pierwotnego, ponieważ biorąc kredyt na nieruchomość z rynku pierwotnego, tak naprawdę płacimy już za tą nieruchomość, a jej jeszcze faktycznie nie posiadamy. I zaczynamy spłacać kredyt już w momencie, kiedy jeszcze jest dziura w ziemi. Przyznam Ci się szczerze, że gdy przejeżdżam przez Elbląg, to widzę, że Elbląg jest w budowie, że mnóstwo nowych mieszkań się buduje. Tak, to prawda, buduje się mnóstwo nowych mieszkań, deweloperzy prężnie działają, ale nie tylko u nas w mieście, tak naprawdę w całym kraju. Jest to tak naprawdę dobre rozwiązanie, ponieważ ten rynek nieruchomości wtórnych jest bardzo ograniczony i to fajnie. Dla mnie ważną sprawą jest, jeżeli klient wybiera nieruchomość z rynku właśnie pierwotnego, żeby deweloper tak naprawdę był frontem otwarty do klienta. Nie jest tajemnicą, że ja załatwiam wszystkie dokumenty za klienta u deweloperów i cenię sobie fantastyczne współpracę, ale też takie rzeczy jak wydawanie nieruchomości na czas, jak negocjacje z deweloperem. Fajnie współpraca się układa klientów na przykład z Ecobudem. Ecobud jest jednym z deweloperów, których ja osobiście bardzo lubię, ponieważ tam na każdym etapie procesu kredytowego bardzo mocno współpracują i często się zdarza, że klient z jakiegoś powodu nie może uregulować płatności zgodnie z terminarzem i bez żadnego problemu są przesuwane wszystkie terminy, aczkolwiek wielu innych deweloperów tak naprawdę również to robi, dlatego ważnym jest to, żeby dobrze zweryfikować dewelopera przed zakupem nieruchomości, a przy zakupie rynku wtórnego, aby dobrze sprawdzić nieruchomość. Powiedz, czy często zdarza się tak, że osoby najpierw marzą o kupieniu nowego mieszkania, ale stwierdzają, że nie stać ich na to, że to jest zbyt trudne, żeby przejść cały ten proces, decydują się na kupno z rynku wtórnego i udaje ci się ich przekonać jednak do spełnienia tego podstawowego marzenia? To znaczy, to nie jest kwestia przekonywania, aczkolwiek zdarzyło mi się kilkanaście razy ostatnio, że klient do mnie przyszedł i pokazywał mi ofertę nieruchomości z rynku wtórnego, żebym sprawdziła nieruchomość, a cena takiego mieszkania za metr kwadratowy na rynku wtórnym była tak wysoka, że ostatecznie udawało nam się znaleźć nieruchomość z rynku pierwotnego, która tak naprawdę była dużo tańsza niż ta na rynku wtórnym. Rynek wtórny obecnie w Elblągu jest drogi? Bardzo. Z czego to wynika? Uważam, że z niewielkiej ilości nieruchomości dostępnych tak naprawdę i stąd jakby te ceny są wygórowane, ponieważ takie najbardziej chodliwe metraże sprzedają się tak naprawdę na dzień dzisiejszy na pniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. I życzymy obie z Martą po prostu spełniania marzeń. Tak.